Cześć. Cześć. Machamy. Witamy Was z wyspy Kos. Jesteśmy na pięknej plaży Agios Stefanos i pierwszy raz będziemy dzisiaj z Wami rozmawiać i opowiadać Wam o tym, czym są mity, mitologia, bogowie greccy. Troszeczkę o kulturze porozmawiamy i o tradycji też. Moje dwie prześliczne asystentki, Sofia, Zosieńka i Wiktoria, Wiki, będą mi w tym pomagały. Będą mi pomagały tłumaczyć Wam greckie słowa, no i może też dadzą coś od siebie, bo nic nie jest tak kreatywne jak wyobraźnia dziecka. No to czego zaczniemy? Może zaczniemy od tego, co znaczą słowo. Tak? Bo słowa są bardzo ważne i greckie troszeczkę słowa. Greckie słowa, tak? Bo się okazuje. Polskie, tak. Polskie, tak. Tak jest. Wszystkie te słowa zaczerpnęły, te języki zaczerpnęły sobie słowa także z języka greckiego. No i mamy takie słowo, które znaczy, no cóż, zobaczymy co znaczy. Mitologia. Mitologia z dwóch słów się składa. Pierwsze słowo greckie to mitos. No i może któraś z dziewczyn mi powie, co to znaczy mitos. To są mity. A Zosieńko, jak ty myślisz, co to jest? Mitos jest też bardzo stare. No brawo, tak jest. To są mity, no bo mit właśnie to słowo pochodzi od tego greckiego słowa, które oznacza starą opowieść. Opowieść o czym? O czymś, co właściwie nie istnieje. No tak to jest, że ludzie patrząc na wszystko dookoła nie potrafili wytłumaczyć sobie, skąd to wszystko powstało. Musieli ułożyć sobie jakąś historię, stworzyć opowieść. I tak powstały mity. Tego słowa pierwszy użył, no, może nie pierwszy, ale gdzieś tam zapisał dawno, dawno temu, bo w pierwszej połowie V wieku przed naszą erą, taki poeta grecki Pindar. On pierwszy nazwał takie opowieści mitami, opowieści o bogach. A drugie słowo to logos. Cóż może oznaczać to słowo, bo to bardzo potężne słowo. O, i o tym słowie dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Zosieńko, jak myślisz, co to jest logos? Jest coś takie. Jest takie greckie powiedzenie, które napisał święty Jan, ten od teologii, tak? No, mamy theologos, nauka o Bogu. I ten święty Jan napisał po grecku anarchi in logos. Anarchi in logos. Na początku było słowo. A logos znaczy słowo, ale to słowo to nie takie słowo, które my używamy tak na co dzień. Takie słowo w języku greckim to leksy. Logos ma dużo, dużo szersze znaczenie. Logos to coś bardzo głębokiego, coś, co jest powodem. Logos to znaczenie, to sens czegoś. Więc ta mitologia to nauka o bogach, nauka o sensie. To jest opowieść, którą starzy Grecy dawno, dawno temu opowiadali swoim dzieciom po to, żeby im wytłumaczyć, jak naprawdę skonstruowany jest świat. Bo jak dziecko jest ciekawe, to pyta: mamo, a dlaczego słońce świeci? Jak wytłumaczycie dziewczynę, dlaczego słońce świeci? Czym jest słońce? Słońce to jest coś takie duże tam. Świeci całego świata. I oświetla cały świat, tak jest. No ale gdybym teraz powiedział ci, że to mężczyzna piękny, który swoim powozem złocistym, zaprzężony w konie ogniste, wyjeżdża o poranku, przez cały świat podróżuje, przez całe niebo, aby gdzieś tam daleko na zachodzie jego konie odpoczywały w stajniach. I ma swoje imię. Wiecie, jak nazywa się Bóg Słońca w języku greckim? A co znaczy Ilios? Słońce. Brawo! Bóg Słońca nazywa się Słońce. No,
A jak się nazywa to niebieskie nad nami? Niebo. Niebo, tak jest. A po grecku? Uranos. Uranos. A jak się nazywa Bóg niebios? Małżonek ziemi. I to ziemia. A Bóg niebios nazywa się Uranos. Tak jest. To byli bogowie, którzy wyłonili się z chaosu. Teraz to piękna opowieść, stara opowieść, bo wszystko ma swoje przyczyny. I ludzie najczęściej zastanawiają się, skąd coś powstało. I tak zastanawiali się filozofowie Grecy. No bo pomyślcie, jak powstał cały świat. Co robicie? Swoją wyobraźnię wyobraźcie i powiedzcie mi, jak wy myślicie, jak powstał cały świat. Trzecia Dominika, która nas tutaj kręci i nam się był wielki wyrób. Nagle coś, nie wiadomo co, eksplodowało i cały świat, który był pusty, zapełnił się gwiazdami, planetami, księżycami, meteorytami, kometami. Zapełnił się gwiezdnym pyłem. Tak jest. Grecy nazwali to chaosem. Do teraz zastanawiają się, czym jest ten chaos? Czy jest wszystkim? No bo przecież z tego wielkiego wybuchu powstało wszystko. Czy coś może powstać z niczego? Bo też myśleli Grecy, że ten chaos jest niczym. Tak mówił Platon, że to jest otwór. Że chaos to jest otwór, w którym jest nicość. Czy świat może z niczego powstać? Czy coś może powstać z niczego? Myślcie. Nie ma nic, a nagle chcemy mieć cukierka. Czy możemy stworzyć cukierka z niczego? Nie. A no właśnie. Więc ten chaos, jak to mówili Grecy starożytni, był wielką zupą, w której gotowały się żywioły. Tak mówili. Cztery żywioły. A później Platon wyznaczył jeszcze piąty, którego nie nazwał, a który nazywany był eterem, tak jak jeden z greckich. No ale teraz mamy ten wielki wybuch. Z chaosu wyłoniła się Gaja. Gi, powiedziała Zosia, matka Ziemia. I mówią, że to ona wszystko stworzyła. To jest jedna z wersji mitów, tak? Że na początku z chaosu wyłoniła się Gaja, matka Ziemia. Ona stworzyła wszystko. Ona zrodziła niebo, ona zrodziła oceany. Tak naprawdę powietrze, wiele, wiele rzeczy, które jej do tej pory towarzyszą. I noc, i eter, i podziemia, Tartar, Erem, tak? To wszystko to bogowie, którzy towarzyszyli Matce Ziemi, a także jej małżonkowie. Bo kiedy nadszedł czas, żeby zapełnić pustą Ziemię, pomógł jej w tym Bóg, którego już znacie, o którym wam opowiadały dziewczyny, który na imię ma niebo Uranus. I tak zwróciło się pokolenie tytanów, tych pierwszych. I powstali sturęcy olbrzymowie. Tak? I powstali cyklopi, którzy mieli jedno oko. No, ci, którzy wykuwali później w kuźni Hefajstosa pioruny dla Zeusa. No i nazywali się Brontes, Arges i Steropes. Tak? W języku polskim brzmią ich imiona, a znaczą tyle, co piorun, błyskawica i grzmot. Ale tak, no deszcz też powstał. Ale też są inne mity, które mówią o tym, jak powstała Ziemia. No, to jest taki mit piękny o bogini, która nazywała się Eurynome. Tato bogini wyłoniła się z chaosu jako pierwsza. Była samotna. Zaczęła tańczyć na bezkresnych falach oceanu. Tańczyła, tańczyła, aż zbudziła północny wiatr. Ten północny wiatr nazywa
nazywał się Boreasz. Tak po polsku mówimy. Boreos mówią Grecy, a jak jest północ po grecku? Brawo. Tak, to wiatr północny. Tak, który wiał za Eurynomę, a ta schwyciła go w ręce. Ta idąca daleko. I roztarła wiatr północny, zamieniając go w węża o imieniu Ofion. Zamieniona w gołębia zniosła jajo. Srebrne jajo wszechświata. A wielki wąż Ofion oplótł jajo swoimi zwojami. I kiedy nadszedł czas, jajo rozpękło się i na świat przyszły wszystkie rzeczy, które teraz mamy. Ten mit nazywa się mitem pelasgijskim. Tak naprawdę nie został opisany. Jest niewiele przekazów na temat tego mitu, ale jest jednym z najpiękniejszych mitów i na nim oparty jest inny mit, mit orficki, który mówił, że tak właśnie było, że był ten wąż wielki, Bóg Ojciec, była Gaja, Matka Ziemia i ona zniosła srebrne jajo, a z tego jaja wypuścił się Bóg Miłości. Ten Bóg Miłości, wiecie jak ma na imię? No jak jest miłość po grecku? Hara. Erotas? Eros? To Bóg Miłości. Tak i tak my w Polsce go nazywamy. Mamy erotykę, tak? To jest właśnie miłość. I to właśnie dzięki miłości istnieje nasz świat. To jest mit orficki. Przepiękny mit o tym, jak na Ziemi powstało życie. Będziemy opowiadali o tytanach następnym razem. Bo to piękna opowieść. Wtedy Wam opowiem o tym, jak narodziło się drugie pokolenie tytanów. Skąd mamy 7 dni tygodnia i jak Grecy opowiadali o planetach, o 7 planetach, które widzieli patrząc w niebo. I którzy tytani opiekowali się tymi planetami. I zobaczycie, że w języku włoskim, francuskim, hiszpańskim nazwy dni tygodnia odpowiadają bogom greckim. Ale to będzie historia na kolejne spotkanie. Bye-bye.